Celem nauki zawodników tej umiejętności było zwiększanie szans na zdobycie bramki dla zespołu czy dla samego siebie. Jak Premier League czy najlepszych klubów na świecie, zawodnicy często taką siłę bardzo... Siemka, czas na kolejnego vloga z okresu in-season, przygotowania do kolejnego meczu w lidze. I zaczniemy go od poniedziałkowego treningu obserwacji i techniki, ale zanim to chciałbym jeszcze na początku zaznaczyć, że ten tydzień był dla mnie testem zmiany procesu. Dlatego wszystko, co usłyszysz i zobaczysz w tym vlogu, pamiętaj, że jest dla mnie formą sprawdzenia tego, jak będę się czuł w meczu po zmianie dnia siły i mocy i movementu z wtorku na środę i czwartkowego treningu na siłowni na wstawkę motoryczną właśnie z czwartku na piątek. I na samym końcu odcinka podzielę się z Wami wnioskami dotyczącymi całej wykonanej pracy w tym tygodniu. Powiem Wam o tym, jak wpłynęła na mnie ta zmiana procesu. No i podsumujemy sobie po prostu cały ten tydzień pracy. W części wstępnej treningu, pierwszego treningu, który miał miejsce w poniedziałek, dwa dni po meczu z ruchem z Dzieszowice. Jak widzicie, skupiłem się na pracy nad częstotliwością skanowania przez ramię z elementem wyjścia do piłki oraz elementem szybkiego przejścia od przyjęcia do podania. No a także kończąc to wszystko przyjęciem otwierającym, poprzedzonym obserwacją. W drugiej wersji dodałem element jeszcze zgrania i wyjścia w pozycji otwartej do przyjęcia otwierającego. Dodałem element reakcji, pamiętając cały czas o nawyku obserwacji przed zawrotem. Chodzi o budowanie odpowiedniego nawyku ochrony piłki ciałem, no i obserwacja, zanim się obrócimy do tego koloru, który podał partner. W części głównej treningu będziecie mogli zobaczyć pracę nad przyjęciem do kieszeni, czyli umiejętności, którą ja osobiście poznałem dzięki analizie Phila Fodena. Pierwszy raz zobaczyłem ten aspekt u niego i według portalu The Athletic to praca nad tym przyjęciem jest zawarta w procesie rozwoju młodych piłkarzy właśnie w akademiach Premier League. Dlatego nie ma co się dziwić, że Phil Foden to robi i ma dzięki temu naprawdę niesamowite korzyści, do których przejdziemy zaraz. W Premier League tak naprawdę poza Fodenem tym aspektem przyjęcia wyróżnia się duża ilość piłkarzy. Na przykład Mason Mount, Emile Smith-Rowe, Sadio Mane, Bukayo Saka, wielu, wielu innych, którzy właśnie byli szkoleni w akademiach Premier League. Jak możecie zobaczyć, całą tą pracę zaczynałem od pracy nad powtarzalnością tego przyjęcia, oczywiście wraz z nawykiem obserwacji. Celem nauki zawodników tej umiejętności było zwiększanie szans na zdobycie bramki dla zespołu czy dla samego siebie. I teraz przeczytam Wam jeszcze w trakcie, kiedy będziecie widzieli te powtórzenia, które robię, cytaty trenerów z Akademii Premier League, które uświadomią Wam wartość pracy nad tym aspektem. Także cytuję. O przyjęciu na tylną stopę powiedział mi trener Fulham Steve Wiglea. Mówi Betsy do Athletic. Ma doświadczenie w rozwoju młodzieży i to było jedno z jego przesłań dla graczy. Jeśli nauczycie się przyjmować na tylną stopę, będzie to waszą ogromną zaletą. Kiedy znalazłem się w międzynarodowej piłce, pracując z najlepszymi talentami, zwłaszcza z bocznymi pomocnikami i tymi, którzy grali w środku, ci, którzy grali szeroko, ale czasami właśnie dostawali tą piłkę do środka, różnica była naprawdę minimalna. Oczywiście mowa tutaj o skrzydłowych, którzy często schodzą do środka i znajdują się w pozycjach, sektorach, gdzie to przyjęcie zapewnia dużą szybkość przejścia do ofensywy jednym kontaktem. I znowu cytuję, wszyscy są bardzo utalentowani i mogą wpływać na grę w różne sposoby, ale kiedy zawodnik może otrzymać piłkę na tylną stopę, czyli do kieszeni, o wiele częściej byliśmy w stanie stworzyć szansę lub zdobyć bramkę. Gracz, który tego nie robi, utrzymałby posiadanie piłki, ale traciłby ponad 50% możliwości na zagrożenie bramki przeciwnika. Więc ten ułamek sekundy, kiedy kontroluje piłkę swoją przednią stopą i jego pierwsze dotknięcie zabiera go do tyłu, pozwala przeciwnikom na zorganizowanie się, a wtedy jest już za późno na grę do przodu. Były to naprawdę małe różnice, ale one wpływały na to, że jeden gracz był powoływany do drużyny narodowej, a drugi
Nie, ja oczywiście zachęcam Cię do pracy nad tym aspektem, aby stało się to przyjęcie dla Ciebie instynktowne. Ja aktualnie będę wprowadzał te przyjęcia do każdego treningu indywidualnego, a także klubowego, gdzie podczas gier będę starał się po obserwacji wykorzystywać to przyjęcie, otwierając się bardzo szybko do ofensywy, no bo chcę dzięki temu zbudować skuteczność, a przede wszystkim nawyk tego przyjęcia. Do tego jest potrzebny odpowiedni proces i myślę, że za miesiąc zobaczycie, jak już będę kreował sobie szansę, czy dla zespołu będę kreował te szanse, wykorzystując to przyjęcie, a skuteczny odpowiedni proces mam na myśli to, że pracujecie nad tym aspektem wraz z obserwacją, potem dodajecie do tego decyzję, a nie tylko powtarzalność ze złymi nawykami, czyli właśnie brakiem obserwacji, bo to połączenie ulepszania wszystkiego, czyli ta powtarzalność, technika, skanowanie, obserwacja, odpowiednia mobilność i ustawienie ciała, plus dodatkowe ruchy zwodne, które mogą być progresją, które dają więcej nieprzewidywalności w tym przyjęciu, no to jest właśnie proces, który zapewni Wam skuteczność w tym przyjęciu, no i będziecie dzięki temu, tak jak mówię, osiągali lepsze statystyki. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów dotyczących przyjęcia do kieszeni i zobaczyć, jak najlepsi korzystają z tego w meczu na wideo, to zapraszam Cię na mojego bloga mayerfootball.com/blog. Link oczywiście znajduje się w opisie filmu. Jest! Trzy! Właśnie to jest. To jest jeszcze ten ruch, który on robi. No, o tak to zmienić przeciwnika myślę bardziej, nie? I mamy środę, czyli dzień siły i mocy w okresie in-season. Jadąc teraz na trening, miałem ogólnie robić wstawkę motoryczną przed treningiem w klubie, ale zawsze środa to jest najważniejszy dzień w tygodniu moim zdaniem, ponieważ gramy dużą grę i tutaj będzie wymagało to ode mnie dużej ilości energii poświęconej w myślenie, w sensie w ustawianie się taktyczne, w obserwacje, i pomyślałem sobie, że jednak tą wstawkę motoryczną zamienię na po treningu. Często też widziałem na przykład w akademiach Chelsea, w akademiach Arsenalu, ogólnie w akademiach Premier League czy najlepszych klubów na świecie, zawodnicy często taką siłę bardzo mocną, w sensie na dużych ciężarach, robili sobie po treningu i prawdopodobnie właśnie dlatego to robili, aby nie zajeżdżać tego swojego układu fizycznego i psychicznego przed treningiem, aby właśnie dać w tym treningu piłkarskim jak największą jakość i zbudować jak najlepsze nawyki, które później będą procentować w sobotnim meczu. Także tą stawkę siłową sobie wykonam dzisiaj po treningu, ale przed treningiem wykonam sobie movement ze ścieżki wszechstronności, 7 i 8 tydzień zwinność. Potwierdzone info, środa, trening siłowy czy siły i mocy po treningu w klubie, żeby jak najlepiej przepracować właśnie tą środę na boisku z maksymalnym zaangażowaniem psychicznym i fizycznym, a kiedy jesteśmy zbyt przemęczeni, no wiadomo, ta siła Was nie przemęczy w 100%, ale na pewno siła Was przemęczy tak z 30-40%, może obniżyć Wasze zdolności poznawcze i ogólnie Waszą szybkość. Ogólnie siła nie spowoduje, że będziecie wolniejsi, ale może spowodować, że po prostu w ten dzień akurat będziecie zamuleni. Wydaje mi się, że ta siła w środę, wiadomo, też pamiętajcie, że wszystko zależy od indywidualnego podejścia. Czekajcie, będę skręcał. Więc sobie przetestujcie to po prostu, robiąc na przykład w środę stawkę przed treningiem, a robiąc stawkę w środę po treningu. Ja dzisiaj czułem się znakomicie, ale i tak potem weryfikacja przyjdzie w sobotę, w dzień meczowy. Wtedy będzie najważniejsze, jak będę się czuł.
Ale no naprawdę, dzisiaj to był mój najlepszy trening, jaki do tej pory, no wiadomo, sezon się dopiero zaczął, ale w poprzednim tygodniu ta środa była dużo gorsza, kiedy robiłem stawkę motoryczną, no a tak jak mówię, ta środa jest najważniejsza, także mega się cieszę, jadę teraz po posiłek potreningowy do sklepu, jeszcze się nie wykąpałem, no i co, i potem rolowanie na koniec dnia, naprawdę wartościowy trening, też miałem dzisiaj rozmowę z trenerem odnośnie meczu i też dzisiaj dużo już wniosków wyciągniętych, bo właśnie podczas tej rozmowy trochę sobie przeanalizowałem swoją grę, mówiąc mu, co mi się z boiska wydawało, że mogłem ja zrobić lepiej i dzisiaj już starałem się to wdrożyć w treningu klubowym i naprawdę kilka razy świetnie to zadziałało, bo miałem chyba z 5 czy 6 podań kluczowych. Okej, i czas na mecz. Rozpoczynamy kolejną kolejkę w walce o trzecią ligę. Tym razem gramy z drużyną Skorogoszczy i to właśnie z tą drużyną powalczymy o kolejne ligowe punkty. Ja wystąpiłem na pozycji numer 10, jak możecie zauważyć w dzisiejszym meczu, poza tym, że piłka będzie trochę skakała, będziemy mieli jeszcze dużo piasku na boisku, także trochę wyjdzie z tego piłka plażowa, ale nie ma co szukać wymówek. Zaczynamy. Pierwsza groźna akcja dla naszego zespołu. I od razu odpowiedź z kontrataku Skorogoszczy. Ale świetnie strzał zawodnika drużyny przeciwnej zatrzymał Luka i tym razem role się zmieniają. I to my wyprowadzamy kontrę, którą rozpoczyna Krzychu, podaje do mnie do środka i w tym momencie, kiedy spojrzałem, ilu jest zawodników Skorogoszczy w tej kontrze na własnej połowie, spowodowało to, że miałem taki moment zawahania. Na początku chciałem w ogóle naprowadzać piłkę na przeciwników, którzy byli przede mną, ale jeden z szóstki zawodników wyskoczył do mnie, więc wtedy miałem taki moment, że pomyślałem, aby ograć go kombinacją z Droziem. No i zobaczyłem, że on mi wychodzi do lewej strony, ale podczas gdy on wybiegał do tej lewej strony, jak możecie zobaczyć, pośliznął się, no i przeciwnik doszedł do tej piłki pierwszy. Tutaj miałem też pretensję, że nikt nie wychodzi do gry czy za plecy, ale to dlatego, że nie widziałem momentu, że Droziu się właśnie pośliznął, choć w tej akcji teraz już podczas analizy wideo widzę, że dużo lepszą opcją, decyzją byłoby rozszerzenie gry podaniem na przykład do Maćka na prawą stronę. Za to w drugiej sytuacji udało mi się Maćka obsłużyć trochę innym podaniem. Droź świetnie wywalczył piłkę z prawej strony, podał do mnie, ja przyjąłem piłkę w stronę ofensywną i wycofałem piętką do Maćka na strzał, ale ten niestety nieczysto trafił w piłkę i ten strzał zablokował przeciwnik. W trzeciej sytuacji zostałem niestety okradziony z bramki, przynajmniej no wszystko w sumie zależy od interpretacji sytuacji. Sędzia zinterpretował ją, zaraz zobaczycie w jaki sposób. Zawodnicy Skorogoszczy dobrze cofali się podczas naszych zagrań za plecy. Albo nas analizowali, albo po prostu trener analizował sam i powiedział środkowym obrońcom, że gramy te piłki za plecy. No ale dzięki temu można było łapać tą piłkę przed nimi. No i jak widzicie, zagrałem głową w takiej sytuacji do Drozia, on mi odegrał i w tej sytuacji pierwsze co zrobiłem, to wszedłem ciałem w obrońcę. No i tutaj moment, kiedy widzę, że lepszą decyzją byłoby wejście na piłkę głową, teraz to już miałoby sens, ale wyskoczyłem z nogą, aby zmieścić piłkę pomiędzy środkowego obrońcę a bramkarza w prawy róg i wtedy, kiedy strzelałem i ogólnie po tej sytuacji, myślałem, że nieczysto trafiłem w piłkę, a okazało się, co widać na wideo, że przeciwnik obronił ten strzał ręką. No, sędzia zagwizdał rzut wolny dla przeciwników za zbyt wysoko uniesioną nogę, no i tutaj można to interpretować na różne sposoby, no ale nie ma co tutaj gdybać. Teraz dwie groźne sytuacje dla nas, jedna po rzucie wolnym, a druga po rzucie rożnym. Nie,
Następnie próba wyjścia z kontrą po odebraniu piłki, zagranie kombinacji z Matim, wyprowadzenie piłki, podanie prostopadłe w tor biegu Drozia. No i naprawdę zabrakło tutaj kilku centymetrów, aby Droziu wszedł przed przeciwnika. Była to dobrze wyprowadzona kontra, choć też nie wiem. Oczywiście ja tutaj podjąłem decyzję bardzo szybko, jak zobaczyłem, że Droziu będzie już wbiegał za linię obrony i tak naprawdę jednym kontaktem będzie mógł się wprowadzić w pole karne, ale też widzę, że tutaj na wideo, no wiadomo, na wideo dużo więcej widać. Lewy obrońca schodzi bardzo mocno do środka i podanie do Maćka również w taki sam sposób mogło spowodować, że on będzie już w polu karnym jednym kontaktem. Do Maćka na prawą stronę oczywiście mówię. No ale zdecydowałem się na podanie do Drozia. Następnie zejście do lewego skrzydła. Pierwsza obserwacja, druga obserwacja i trzecia obserwacja przed samym przyjęciem, dzięki której miałem pewność, że mogę się z piłką obrócić. Podałem do Matiego, ten obsłużył fajnie Krzysia. Piłkę przeciął przeciwnik, ale jak widzicie, Krzysiu sobie świetnie poradził z kolejnym obrońcą, który atakował go za pleców, no i podał tutaj do mnie. Ja przyjąłem w pierwszym kontakcie do lewej nogi i chciałem jak najszybciej wrzucić w pole karne, bo widziałem i czułem presję obrońców. Jeden mnie atakował od środka, drugi był za mną, no i zostałem przez tego, który był za mną, zablokowany. Możliwe, że tutaj lepszą decyzją byłoby zamarkowanie strzału i wrzutka w drugie tempo. I ostatnia w pierwszej połowie groźna akcja po rzucie rożnym zagranym na krótko z Krzyśkiem. No i koniec pierwszej połowy z wynikiem 0-0. Po kilku ciekawych akcjach, kontrowersjach nie udało nam się przebić przez defensywę rywali. Oni byli naprawdę bardzo skuteczni w swoim stylu gry, dlatego trzeba było wyjść na drugą połowę i po prostu przez ten mur się przebić. Pierwsza akcja, Luka zgrywa piłkę do środka. Ja obserwuję przed przyjęciem, czy mogę od razu obrócić się w kierunku ofensywnym, ale zaobserwowałem tylko i wyłącznie przez prawe ramię. Tutaj błąd, bo powinienem zaobserwować najpierw przez prawe ramię i od razu przed samym przyjęciem zaobserwować lewe ramię. I gdybym zobaczył tego przeciwnika, prawdopodobnie wyszedłbym od razu do środka przyjęciem, a tak to zostawiłem piłkę, obróciłem się z nią, ale udało mi się jej nie stracić poprzez to, że bardzo szybko zareagowałem uderzeniem piłki zewnętrzną częścią stopy do prawej nogi, no i próbowałem dośrodkować piłkę na Pisula, który wbiegał za linię obrony, ale tutaj zabrakło kilku centymetrów, aby się z tą piłką spotkał. W drugiej sytuacji próbowałem również zagrać na Pisula, ale tym razem trochę inną piłkę, ale jak widzicie, Korogosz broniła piątką obrońców i naprawdę ciężko było się tam przebić przez ich linię, a także, tak jak mówiłem, dobrze cofali się na te piłki za plecy. Teraz podanie z ukrywaniem, ustawiam ciało w prawo i zagrywam do Ostrego do środka i ten zbiega fajnie z piłką do środka i też próbuje zagrać do Maćka, ale znowu zabrakło kilku centymetrów na to, żeby Maciek z tą piłką się spotkał. No i przy wyniku 0-0 Skorogosz doszedł do groźnej kontry. Tutaj znowu mało brakło, dostałem piłkę od Ostrego do środka, przyjąłem w kierunku ofensywy i podałem w pole karne do Sikora takim tip-tapem, przesuwając bardzo szybko piłkę obok przeciwnika. Teraz kilka sytuacji, w których waliliśmy głową w mur. I z tej chciałbym wyciągnąć wniosek. Na pewno po pracy nad zamarkowaniem w końcu mój instynkt podpowiada mi, kiedy mam to robić i zacząłem to robić w odpowiednich momentach. Wcześniej robiłem to z takiej pozycji świadomej, że mówię do siebie, dobra, teraz w następnej akcji na przykład zrobię zamarkowanie, ale wiadomo, że to nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, aby przepracować odpowiedni czas w pracy na treningu indywidualnym, potem powoli wdrażać to w trening klubowy, no i potem ten instynkt zapamiętuje dany ruch. No i tak było w tym momencie, no ale tutaj zabrakło szybkiej decyzji na przykład o podaniu czy szybszej decyzji o strzale. Tutaj kombinacja podań z Maćkiem, wyprowadziłem piłkę w kierunku ofensywnym, no ale zobaczyłem, że nie mamy przewagi, więc na spokojnie zawróciłem, no i możecie zobaczyć kwintesencję tego, jak piłka na naszym boisku skacze, ale dobra, nie będę tego komentował. I trzy nasze najgroźniejsze próby przebicia się przez mur defensywny drużyny przeciwnej. Yeah.
Tylko w jednej bardzo dobrze ustawiłem się w pozycji otwartej do przyjęcia. Zaobserwowałem raz, drugi, następnie trzeci, więc od razu wiadomo, że mam pewność tego, że mogę się obrócić. Przyjąłem tak lekko, można powiedzieć, do kieszeni, no ale jak widzicie, zabrakło jakości strzału. Miałem coś takiego w tym meczu, że do momentu strzału robiłem wszystko naprawdę dobrze i wyciągnąłem już ważny wniosek, że po prostu muszę więcej popracować nad tymi strzałami i decyzjami po zrobieniu jakiejś akcji. Bardziej w momencie, kiedy drużyna właśnie broni się dużą ilością zawodników i w momencie, kiedy ominiesz jednego zawodnika, to wyskakuje drugi, kiedy ominiesz kolejnego, to wyskakuje kolejny. I nawet ta sytuacja, którą zobaczycie teraz z dribblingiem, którą mogliście też widzieć już na Instagramie. Rozmawiałem ogólnie z sędzią od razu po tej akcji, jak wróciłem na boisko. Uważał, że był zasłonięty, dlatego nie widział tego, co się stało. No ale ja w tej sytuacji ewidentnie zostałem sfaulowany. Pomijając fakt, że piłka po mojej ruletce znalazła się prawie na kolanie, no to właśnie przeciwnik, wkładając nogę, spowodował, że zderzyły się nasze kolana i przez chwilę był duży problem, ale na szczęście obeszło się bez groźnej kontuzji, a miałem tylko stłuczenie. Ogólnie akcja fajna, szkoda, że skutecznie nie udało się jej zakończyć strzałem. No i na koniec sytuacja bramkowa, zagranie piłki do Tarana, który zostaje sfaulowany. Z rzutu wolnego Taran gra mi na krótko, ja dośrodkowuję w pole karne do Ostrego na długi słupek. No i Ostry, próbując zagrywać w pole karne, trafia w rękę przeciwnika. Mamy rzut karny, który Luka wykorzystuje w 93 minucie. No i dając nam wynik zwycięski 1-0, potem jeszcze kilka prób odpowiedzi z Korogoszczy, ale na nasze szczęście te próby nie były skuteczne i wygraliśmy kolejny mecz, zdobywając 3 punkty. Naprawdę nie gra się łatwo, kiedy drużyna broni się bardzo nisko, ale dobrze w sumie, że nie gra się łatwo, bo nie wszystkie drużyny będą grały z nami otwarty futbol, a my dzięki temu możemy się uczyć i zbierać doświadczenie w takich meczach i myślę, że po analizach będziemy w stanie wyciągnąć odpowiednie wnioski, które będą procentować w kolejnych takich meczach, gdzie drużyna będzie broniła się niżej. No i z takich moich indywidualnych wniosków na pewno to, co powiedziałem o decyzjach i strzale, ale także gdy drużyna broni, jeżeli chodzi o ustawienie, tak bardzo nisko, dużą ilością przeciwników, to gdy nie znajdziesz odpowiedniego momentu pomiędzy liniami w środku boiska, więcej akcji powinienem ja rozgrywać bokami lub wcinając się na przykład w półprzestrzenie po zagraniu do skrzydłowego, czy rotując się ze skrzydłowym, lub nawet te akcje, które próbowałem rozwiązać zagrywając do środka, wydaje mi się, że we wszystkich sytuacjach lepsze akcje, groźniejsze byśmy stworzyli, gdyby podanie szło do boku. No gdy w środku jest taki młyn, a piłka jeszcze dodatkowo skacze, skręca, uważam, że taka gra jest po prostu dużo bardziej efektywniejsza i na pewno w kolejnych meczach z takimi drużynami, które będą broniły nisko, będę tą grę trochę swoją zmieniał, aby wyciągać więcej skuteczności ze swojej pracy, na przykład z piłką, czy zagrań prostopadłych, ogólnie kombinacji podań. Tym bardziej wiadomo, że na samym początku meczu, gdy drużyna przeciwna ma więcej sił, no i jest w stanie bardzo szybko doskakiwać, a ta piłka ci, tak jak mówię, skacze, no to no ułatwiasz po prostu zadanie przeciwnikom na odbiór piłki i skontrowanie. Na szczęście dobrze się organizujemy w defensywie, więc nie pozwalamy się kontrować. W drugiej połowie wiadomo, że można sobie szukać wtedy więcej akcji w środku pomiędzy liniami, no bo drużyna już jest bardziej zmęczona i jest więcej przestrzeni. Co do samego procesu, powiem Wam, że nie odczułem żadnej różnicy ani na minus, ani na plus po zmianie pracy z wtorku siły i mocy na środę po treningu. To, co powiedziałem, że odczułem, że czułem się świetnie w środę na treningu, ale też już testowałem to, że robiłem sobie we wtorek trening, taką stawkę motoryczną, podobną jak w środę. No i nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o środę. Zawsze czuję się w tą środę najlepiej. Chyba powinienem grać w pucharach. No i co? Od następnego procesu wrócimy sobie do pracy wtorek, czwartek lub piątek. Tutaj muszę jeszcze przetestować pewną rzecz, ponieważ mam jeden fajny wniosek, który myślę, że może Wam też pomóc w jakiś tam sposób przygotowywać się do meczu, ale nim podzielę się dopiero w kolejnych vlogach. Tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.